Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale o tematyce Genshin Impact, ale niekoniecznie z Genshinka, bo dzisiaj będę robił tier listę. Tier listę nie będę czego, ponieważ będzie to demo postaci, a ograniczę się do wersji od 1.0 do 1.6. Już sobie tutaj przed odcinkiem przygotowałem, które to postacie się pojawiły i tak Kazuha pojawił się przed Inazumą w patchu 1.6, który był tutaj tym patchem wakacyjnym, także spokojnie, Kazuha tutaj się jeszcze troszeczkę załapuje w tę wersję. Z ciekawych rzeczy, która się wydarzyła, to tylko Chichi, Kiching oraz Mona dostały swoje charakter demo, nie dostał ich Diluc, nie dostała ich Jin. Ale ciekawostką jest to, że będą to dwa demo, a tak naprawdę dostał to samo demo, ponieważ pierwsze demo z jakiegoś powodu pojawiło się w wersji japońskojęzycznej. Oraz to demo postaci pięciogwiazdkowej jest najmniej wyświetlane, ma zaledwie 2,7 miliona wyświetleń. Także zaczynając od postaci ze standard banneru, pierwsza leci Chichi, czyli postać, na którą większość osób naprawdę nie chce przegrywać. Postać, która nie jednej osobie zepsuła wishowanie. Ale czy jej demo jest aż takie złe? No dobra. Czy ogólnie mi w Chichi ten sposób wypowiadania się, że był fajny? Ale teraz jest dla mnie męczący, nie? Jeśli chodzi o jej tutaj podgląd ataków, czy też wyglądu, no to mam przedstawioną tutaj Chichi jako w sumie DPS, a niekoniecznie healera, także jest tutaj to ciekawe zastosowanie. No i mamy tutaj takie oto przedstawienie bazowe Chichi. I żeby je dobrze porównać, potrzebuję obejrzeć jeszcze Monę, żeby porównać właśnie te pierwsze charakter demo. Jest pokazana wizja, jest pierwsza zapowiadająca grafika z małym opisem, jest pokazany element, jest pokazany argument, jest Monstat w przeciwieństwie do Chichi, która była w Liyue. Jest tutaj Abyss i tutaj w momencie, w którym te demo wyszło, jeszcze nie było eventu ze Skaramuszem, który nas tam właśnie w tamte miejsce rozmowy przeniósł. W ogóle to, że było w evencie, to już jest niezła przeszłość i niezły smaczek z dawnych lat. To tutaj przedstawia to, co dostaliśmy praktycznie w następnej aktualizacji. I tutaj mamy w ogóle domenę, co jest ciekawe, jakby Mona miała jakieś powiązanie z domenami. Tego szczerze nie rozumiem. Jeżeli ktoś tutaj rozumie, dlaczego Mona była akurat w domenie, może chodziło o to, że ona dobiega szybciej i szybciej się domeny robi. Czy to nie było tak, że gracze, jak chcieli zrobić jak najszybciej domeny, to brali Monę, ze względu na to, że ona miała tego boosta buffującego obrażenia oraz mogła szybciej dobiegać? Być może. Zdecydowanie z tych dwóch bardziej podoba mi się zapowiedź do Mony, ponieważ no jednak pokazane jest coś więcej niż tylko kawałek, niż tylko parę umiejętności postaci. Tutaj o ile przedstawione jest Liyue w małych fragmentach, tak tutaj Mondstadt i okolice jest przedstawione w większych fragmentach oraz jeszcze jest tutaj też kawałek Liyue. Także przechodząc tutaj do tier listowania, wezmę Chichi, wezmę Monę i szczerze, na sam początek obie dam do B, gdzie Mona będzie z przodu, ponieważ, no, muszę zobaczyć jeszcze resztę. Ogólnie to Kiching ostatnio już zdarzyło mi się widzieć. Kiching ma ładny trailer. To już jestem w stanie dać go do A i ogólnie nie zrobiłem nie wiadomo jakiej tier listy, żeby po pierwsze nie było bólu dupy, że o Jezu, moja postać jest w niskiej tier liście, a po drugie, po prostu uważam, że Hoyo te demo robiło na tyle ładne, że dawanie mniej niż B, to szczerze nie ma troszeczkę sensu. Przechodząc dalej, Lady Kiching, tutaj już demo powiedziałem, że widziałem, ale jeszcze specjalnie to je, ale jeszcze pokażę je na odcinku. Przede wszystkim Kuching, a nie Kaching, to tutaj myślę, że wiele osób nadal źle mówi i będzie myślę, że dalej źle wymawiało. O chwila, czy ja zauważyłem tam coś? Chwila. Czy ja to coś właśnie... Cofnij. A nie, chłop się odwrócił, myślałem, że chłop się pojawił. Ale heca by była, jakbym to powiedział. Okej, okay. No i Kiching tutaj jest. O właśnie, ten moment, ten boost zrobiony w ten sposób, to sprawia, że ten
Ten demo podoba mi się o wiele lepiej. Podoba mi się o wiele bardziej od pozostałych. I to jest ciekawe zastosowanie, akurat nie trafione poprawnie e-catching, ponieważ jeżeli poprawnie trafimy e-catching w Ruin Guarda, możemy go zbić na raz. No i no, według mnie to jest lepsze od pierwszych dwóch. Także to były standard banery i teraz zajmę się pierwszą postacią pięciogwiazdkową, czyli Ventim. Oczywiście, żeby nie było, puszczę go w wersji angielskiej. Zobaczmy, jak on tu się prezentuje. There's an archaic tale to be told. That of which is of an ancient one. That of which... Przypominają mi się czas, jak narzekałem na Ventiego, że za dużo gada, a za mało się w grze dzieje, nie? Ale patrząc na to, co oni zrobili później, to nie było takie złe. Oh? How chained to your daily toiling you are. Must you intrude on a bard's leisure time? Patuj, potężne, nie? Teraz tu mamy jakieś, kurde, arleciny, jakieś doktora, a kiedyś to zwykły Sinsin Mage był tym potężnym przeciwnikiem. No i mamy Ventiego, który zajmił się w taki ekran z pokazaniem elementu, że jest to już różnica. Jest tutaj też pięciogwiazdkowy Lux, który myślę, że wielu graczom do dzisiaj towarzyszy i mają o nim bardzo dobrą opinię, no jest to Lux Kaytraten, prawda? Także tutaj definitywnie Physical Venti! Physical Venti, a nie support. I bardzo ładne, lorowe odniesienie do tego, co się działo w pierwszych Archon Questach. Przenieśliśmy się to tak naprawdę tutaj, teraz. Trochę przenoszę się do wspomnień w tym momencie, nie? Ponieważ zarówno na pierwszym, jak i na drugim koncie tutaj te questy robiłem bardzo dawno i jest to poniekąd takie zastanowienie się, ile to już w tym Genshinku przeżyliśmy. Bardzo ładne ogólnie. Tutaj to demo, no widać, że to już troszeczkę inna forma jest robiona. Są tu inne postacie, w ogóle jest tutaj klik, która jest na drugiej fazie banerowej, w tym samym patchu, czyli w patchu 1.0. No i taka strzała w ramach przejścia się pojawia, a jak już wspomniałem klik, to zrobię tutaj parzyście, żeby to było. Czyli charakter, new character Demo Klee, wypuszczona w tym samym czasie i jeny. Co to jest? Nie zdążyłem wszystkiego przeczytać, ale nie będę... A nawalanka napisała mi. Chyba takie coś zrobiło? O nie! I ten demo jest kompletnie inny, to widzę, że to testowali trochę. Trochę... O nie, ale... Ale płaskie takie, nie? No te przejścia... No i tutaj Jean się pojawia. Ale co to jest? Ona skądś miała tarczę podniesioną. I ten boost, przy którym nie można switchować, tylko jesteś uwięziony tak naprawdę, chyba tam do którejś konstelacji. To w ogóle był event jego? No nie, to mi się nie podobało, to było strasznie dziwne. Dobrze, także wróćmy do tier listy. No i mamy tutaj Clea z Ventiego. Venti miał ładne demo. Postawię go przed Kitching. Nie będę na razie go stawiał do S. Ale Clea no to na koniec, nie? No to według mnie no troszeczkę nieudane. No i kolejny patch przyniósł... Ogólnie tutaj mamy Childa. Child wystąpił solo, ponieważ wystąpił z ranem Ventiego. Tutaj musiałem część wyciąć, ponieważ się pomyliłem. Myślałem, że Child wyszedł zaraz przed ciągnim. Aczkolwiek był jeszcze Venti po drodze, Riran. Fake info, odblokowana skrzynka. Ale w sumie, może nie fake info, bo jeżeli zbijesz przeciwników wcześniej, potem mi się zaspiądowało... Nie, chyba teraz się blokuje już, no. Czy będzie... Najbardziej mnie tutaj zastanawia, czy będzie nawiązanie do Sznyznai.
No nie, no tak to na pewno nie może, nie? Tak to robić nie może. Tutaj feature, animacja. No, ale tutaj Harbinger tutaj pokazany jest, no dobra. Ale czy jego brat albo jakieś inne nawiązanie będzie lore'owe? No, za tym szukam. Raz, jako polecana broń. Ale jajca. Okej. Boost z łuku klikany, czyli zero obrażeń za animacją, nic nie wnoszące. Pokazane konstelacje w ciekawy sposób, okej. Znaczy to będzie coś przełomowego? Taki klasik. Your brother has just been taking care of some trivial matters here, really. No, list do brata napisze, okej. But Tonya, rest assured. No dobrze, coś się pokazało, bracie, w takim razie. Liyue jak zawsze, no to jest ta ładniejsza część mapy, która była wcześniej. No i tutaj taki listek sobie przelatuje. Nie było nawiązana do, nie było żadnego nawiązana do Schnetznai, także... Gdzie mogę dać Rudego? Rudego wrzucę... Przedmonne czy za catching? Tak po środku tutaj, nie? Tak po środku, no. Jednak nie było to aż takie podstawowe, mi się wydaje. Troszeczkę tutaj pokminili rzeczy. Także dam go do A na razie. I polecę dalej do Zhongliego, czyli Archon, Geo Archon. Morax. Iron Tongue to jest? To pewnie jak się nazywa ten NPC. Rex Lapis mustered his adepti to restore peace. Nie, mów, że oni zrobili taką fuck up. Oni... Naprawdę jest viewpoint? Chojo. Coście narobili. Adepti to restore peace. No nie, no nie. They say that before he set out, nie można. He spoke these words. Okej, voice actor jest geo, pokazany element główny. Okej. Ale to demo? Okej. No. OP tarcza zademonstrowana. Do dzisiaj jedna z najlepszych tarcz. Najprostsza postać się najprostszych postaci do zbudowania. Okej, pokazana domena. Nie pamiętam, gdzie ona się znajduje. Troszeczkę inne efekty tutaj są użyte. Mają chyba zademonstrować nam moc tego. No i będę mieć zamówienie w McDonald's, na McDrive'ie. Tak zwane. Okej. No i jego signature broń, która okazała się totalna. Ale nieużyteczna na nim tak naprawdę. Nie wiem, mało kto ją ma, może jakieś lore accurate ona jest, ale tylko to. Okej, no był interesujący, ale szczerze, jak na tą postać, to spodziewałem się czegoś mocniejszego, nie? Ale porównując ich do tych poprzednich, ze względu na ukazanie takich tej mocy, takie totalne połączenie tych umiejętności z, z dialogiem, jeśli chodzi o to, to myślę, że mogę go dać jako ten najsłabsze S. To będzie na razie najsłabsze S. Zobaczmy, co dalej będzie. Dalej będzie Albedo, czyli kolejna Geo postać. Albedo, Albedo. Postać bezpośrednio powiązana z Dragon Spine. Commendable achievement. 20 more years. And perhaps Alchemia. Make a start on the textbook Sucrose uses today. Okej, pstyknął palcami. Okej. Odpoczach daje, nie? Trochę nie rozumiem tego zamysłu. O, co? Coście tu zrobili, chojo? Dlaczego w ten sposób? Znaczy, cool, efekty i w ogóle, nie, ale... Ja patrzę pod tym, jak to pasuje do postaci, nie, i...
I co stoi? Dlaczego tak? Nie. Nie. Co? Aż ziewłem. To jest takie... trochę zagadka. To myślę robiło wrażenie kiedyś. Ale w momencie, kiedy się już zna, albo to zna się, przeszło się troszeczkę w tym Genshinie, to... może już to przestało robić wrażenie, no, na mnie przynajmniej, nie? Łaś, tak po trzech tak... nie... nie, szczerze? Szczerze, to tu jest... nieźle, nieźle napierdzielone wszystkiego? I to w ogóle nie oddaje jak... Albedo potem w grze został zaprezentowany jako taki giga spokojny, trochę tajemniczy. A tutaj wydawałoby się, jakby był taki... taki cichutki, jak miałby coś walnąć, nie no? Patrząc po evencie z kwiatkiem, gdzie on tam jakby swoją kopię ugodził mieczem, to można jeszcze trochę się zgodzić, że będzie to accurate, ale... no nie, no nie spodobało mi się to, nie? Nie spodobało mi się to. Nie, jakbym zobaczył teraz ten, te demo, nie grając wcześniej w Genshina i porównując to do innych demo, innych postaci, to nie zostałbym fanem, nie? To myślę, że może iść za Chi-Chi, nie? Może iść za Chi-Chi. Więcej mu nie dam. No i teraz przechodzimy już, tylko będą postacie z Liyue i otwiera nam to sekretarka Ganyu. Ganyu jak zwykle, to co robi w wolnym czasie, czyli śpi. Sweet flower, so called because of its high sugar content. As a food, it's not the healthiest option. But feasting my eyes on it works wonders for my mood. To słodyczach tutaj gada. Okej, zaczyna od bursta. Okej, jest przedstawienie, czym się zajmuje, ale to strasznie szybko migło, nie wiem czy... musiałem zapauzować, żeby to przeczytać, nie? Wszystko. I pokazany jest elemental skill od razu. Który to jest łuk? Czy to jest... Amos? Chyba tak. Czy jestem pewny? Koszmar i... A to ciekawostka tutaj. Pokazane konstelacje praktycznie w takim samym efektem jak u Childa. Pokazany boost na wiele sposobów. No i to jest zastosowanie przede wszystkim Free Steam. Pokaż mi Free Steam, gdy nie masz Kokomi, nie? Stań w wodzie. Do eksploru mapy, do eksploru Liyue bardzo fajna postać była na pewno. Do eksploru Fontaine już tak w sumie nie próbowałem. Muszę trochę pograć, no. Przyjemny ten trailer, połączenie. Takie pierwsze nawiązanie w ogóle do snów oczywiście tutaj nastąpiło. Co potem działo się troszeczkę więcej w Sumeru. Także całkiem nieźle przekminione jest z perspektywy dzisiejszej, to nawet nieźle wygląda. Myślę, że skoro... myślę, że dam Ganyu... Ganyu gdzie dam? No najlepsze A? Czy może do S? Gdzie tu dać Ganyu? No, mam zagwostkę. Ganyu, Ganyu... a niech będzie za Ziongli. Niech będzie za chociaż Ziongli... przed. Dobrze, Ganyu na razie na top idzie. Ganyu idzie na top. Ziao, Demon Conqueror. Zobaczmy, jak wyglądało jego demo... kiedy? 2 lutego. O kurde, 3 lata temu. I miesiąc. Okej, zaczynam od plancz ataku, taki z takim bajeranskim efektem. Okej. Walczy z Fatui. Come on, daj Jade tutaj. Tutaj... wszedł przez zamknięte wejście do tej jaskini. A w ogóle dużo skrzydek było. Jeżeli ma... jestem ciekaw, czy... nie, zostały chyba poukrywane. Okej.
I tutaj już o, tu efekty pasują do postaci, nie? Do emocji, jakie towarzyszą. No. Fajne, fajne. No i też jest ukazane to, że tutaj użył Besta i trochę spadły mu siły, ponieważ... O kurcze. To coś było o tym mówione, pamiętam, było coś takiego, tylko niestety już nie pamiętam, o co chodziło w tym niestety. Ale tutaj myślę, że efekty użyte są akurat stuprocentowo do tego, jak działa Zhao i w ogóle Zhao był pierwszą postacią, która traciła HP podczas używania ataków, nie? To taka ciekawostka. Nie no, szczerze? No, Zhao jest tą postacią, która mi się bardzo podobało, ale już gameplay troszeczkę chyba nie, to się mi tutaj było przeciwne i fakt... Nie no, Zhao... No, jakby miał inną mechanikę niż lecz ataki, to zostałby mainem po tym demo, no. Ej, to demo było fajne. To demo... Już w tym takim chyba nowym stylu troszeczkę zrobione, nie? Mi się wydaje. No tutaj Zhao idzie na top tier i troszeczkę tutaj widzę, że te postaci... Im nowsza postać, tym lepiej wygląda jej demo. Aczkolwiek tutaj jedyną tutaj sprzecznością jest Rudy. W sumie, nie wiem, a i Albedo. No to w sumie praktycznie. Im nowsza postać, tym lepsze to demo, jeśli chodzi o postacie z pierwszych wersji. Zostały się trzy ostatnie. Hu Tao, Yula oraz Kaidehara Kazuha, czyli nie przedłużając. Hu Tao, Director Hu. Jak została zaprezentowana po raz pierwszy? Już znam, dobra. Zobaczyłem pierwszą scenę, już znam na pamięć ten demo, nie? I to chyba jedno z... 20 milionów ma. Coś miało więcej, chyba 30, nie pamiętam. A Yula będzie miała więcej wyświetleń. Cute i sus. Nie? Aj, staff, ouch, no to Staff of Homa, nie? To zabolało. Pamiętacie Staff of Homa, jak to wyglądało kiedyś? Staff of Homeless, nie? Tak tam $2000 na jedną kopię, nie? Nie no, fajne. Ale czy topowe? Muzyczka tutaj jest topowa na pewno, nie? Dużo fajnych remixów powstało tutaj na pewno. Aczkolwiek dałbym ją... Nie wiem, czy nie przed Ganyu, bo... Muzyka nie może ratować wszystkiego, nie? Dość mało się o niej dowiadujemy. Praktycznie tam jest kawałek tekstu. Jesteśmy ograniczeni, nie pokazuje nam to żadnego jakby... Genshinowego tutaj, żadnego krajobrazu poza tą jedną okolicą tej domeny. No... Ja daję ją tak... Zaziągliego, ale myślę, że dalej nie. No i postać, tutaj wracamy do Mondstadt. Yula, czyli tak zwane demo z kichnięciem pierwsze w Genshinie, a no i z tańcem. Oj, no tutaj to... O demo tutaj zachwyciło ludzi. Jeśli chodzi o zasięg, 24 miliony. Okej. Okay. A no ripostowane było wszędzie, nie? Yula kija emote, nie? Z Facebooka to powstało. No, wytańczyła sobie fanów, że tak powiem, pomimo jej physical elementu. Okej, okay, tutaj przejście, nie flashbangiem, ale, no dobra, wygadałem, nie? Ale tańcem. Mamy powrót do Mondstadt. Odbicie lustrzane w wodzie, ej, wow! To tutaj, że tak powiem, poszaleli. Sword of Broken Wallet. No nie, no tutaj taneczny strasznie.
Okej. Boost? W ten sposób zaprezentowany. Pierwszy boost był w stanie fajnie przed wyjściem Kazuchy uderzyć właśnie koło tego miliona, nie? Przede wszystkim. Ponieważ physical element nie wymagał boosta od elementalowa stek, który zagwarantował potem Kazucha. Ale na Ruin Gwalek to Jumla to nie. Okej. Nieźle. Are you here to spy on me? O! Zapomniałem o tym, że ona jest tutaj. It takes two to tango. Shall we? Ha, czyli w teaserze ona kicha, w demo tylko tańczy. Ale tutaj Outrider Amber. Okej. Nie no, fajne. To zrobione profesjonalnie. To już jest w ogóle chyba ten styl, który zostanie mniej więcej, jeśli chodzi o character demo. Jakie się pojawiają, czy dać ją przed Xiao? No trochę tutaj, no myślę, że mogę dać ją przed Xiao. No i no nie muszę oglądać, oczywiście zaraz to włączenie, ale tutaj Kazucha idzie na pierwsze miejsce. Pierwsza postać z Inazumy, ostatnia postać z wersji Mondstadt Liyue. Tak naprawdę postać pomiędzy wersjami. Shadow in the setting sun. Tutaj archipelago. Wakacje. Wakacje z Genshinkiem, nie? No ja wtedy jeszcze pracowałem. Pokaż się, samuraj. O, wow! Zaraz mu obniżę tą rangę. Co to się podziało? Dziwny styl. Aż... Co? Czemu takie? Aż jestem w szoku, nie? Co oni Kazuchę zrobili? Nie no, to, że Kazuchę jest gigacza, to jedno, a to, że to wygląda... dziwnie. Kid, I think I got you figured out. Oh, in that case, you saw this coming. What, you mean these amateurs? I was saving them for you. Okay. Adore my knights. Interesujący tutaj Bejdo z Kazuchą w duecie. No tak, podróżowali trochę na Korem. No nieźle, w każdym razie Hydro, Burst, okej. Okay. Czy będą inne elementy? Czerwony, być może będzie Pyro? Okej. Dobrze, obniżę tylko o jedną rangę, ponieważ tam dziwne efekty na początku były, ale... Działał go dać. Dam go w tym miejscu. Czy coś chciałbym na koniec zmienić, zanim to podsumuję? Oprócz tego, że nagranie mam pół godziny, to myślę, że to jest dość accurate z tego, co przed chwilą widziałem. Także tutaj Yula i jej taneczność zajmowała pierwsze miejsce, Demon Conqueror Xiao, drugie Kazucha, trzecie Ganyu, czwarte, piąte Hu Tao i Estier zamyka Zhongli. Kolejny jest Bart Kitchen oraz Rudy, no i takie, że powiem, najsłabsze dwa. Tak naprawdę mógłbym być, jakbym miał do tej dodatkową kategorię, to te dwa, te trzy dałbym najniżej i Monem zostawił w sumie tutaj, nie? Tak, coś takiego mógłbym zrobić, ewentualnie Monę dam troszeczkę wyżej. Te Albedo mi nie pasowało do jego charakteru, jak to wyglądało, czyli jakoś zniechęcające, no i klip bardzo dziwne, takie dziwne po prostu, nie? Tak to bym powiedział. A co wy sądzicie o tych demo? Troszeczkę też się puściłem, także ten odcinek wyszedł nieco długi. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jakie są wasze opinie? Czy któryś trailer jest w złym miejscu według was? Pamiętajcie, na koniec dnia to jest tylko moje zdanie i tutaj naprawdę ono nie ma większego znaczenia. Na razie, hej pa! Cześć!